W świecie, w którym pół ludzie są niewolnikami ludzi, chłopak o imieniu Banaza jest dla nich bardzo miły. Jednak wśród swoich nie jest zbyt dobrze traktowany przez to. Nawet sami pół ludzie zwracają mu uwagę na to, że jest za bardzo miły dla nich i nie musi się tak zachowywać. Ale Banaza nalega, aby zaakceptowali od niego zapłatę. I dziewczyna o imieniu Queen mówi im, że nie ma co się z nim spierać. Banaza nie rozumie, jakie to ma znaczenie, czy jest się człowiekiem lub półczłowiekiem. I się zastanawia, czy by wszyscy nie byli szczęśliwi, gdyby się dogadali? Queen mu wyjaśnia, że jest to hojna myśl, ale w stolicy znajduje się wiele ludzi, którzy się nie czują tak samo jak on. Nagle Banaza zostaje przyzwany do innego świata, gdzie jest mu wyjaśnione, że jest kandydatem na bohatera. I znajduje się teraz w magicznym królestwie Clyroad. Banaza myśli, że to jest jakieś nieporozumienie, on przecież jest zwyczajnym kupcem. Królestwo Clyroad jest w trakcie niekończących się walk z siłami zła. I zgodnie z ich starożytnymi tradycjami, przyzywają potencjalnych bohaterów z innych światów. W nadziei, że pomogą im w walce. Teraz powinni ocenić jego umiejętności i poinstruowano go, żeby położył rękę koło kuli. W zamian za to, że zaklęcie przyzywania cofa wszystkich kandydatów do poziomu pierwszego, otrzymują za to boskie błogosławieństwa od ich bogów. Jest to tak ogromna moc, że żadna osoba nie jest w stanie jej osiągnąć w zwyczajny sposób. I jest zwana boskim objawieniem. Wyświetla się ekran ze statystykami Banazy i pomimo, że nie jest w jego języku, rozumie co pisze. Wszyscy dostają szoku, bo Banaza nie dostał żadnych boskich błogosławieństw. I na dodatek jego statystyki są jak u zwyczajnego człowieka. Banaza przeprasza za to, że jest rozczarowaniem i skoro nie jest im potrzebny, pyta się, czy mogliby go odesłać z powrotem do domu? Ale nagle wszystkich uwaga zostaje zwrócona ku innemu kandydatowi. Wreszcie pojawił się ktoś, kto posiada moc na poziomie legendarnego bohatera. Jego wszystkie statystyki są na poziomie 999. Ten blondyn zauważa, jakie statystyki ma Banaza. I szyderczo mówi do niego: czyli to mnie wybrali na wielkiego bohatera, a ciebie nie. W trakcie, gdy wszyscy go wychwalają, autentycznie zapomnieli o Banazie. Król dziękuje temu blondynowi za to, że pojawił się uratować ich świat. I oznajmia wszystkim, że jest to ich prawdziwy bohater. Banaza, rozglądając się na balkonie, zastanawia się, czy naprawdę jest teraz w innym świecie? Nigdy nie słyszał o żadnym magicznym królestwie Clyroad i pociesza się tym, że przynajmniej będzie to niezła historia, kiedy wróci do domu. Jakiś czas później Banaza zostaje wrzucony do jakiejś karocy i gdzieś go wywożą. Przypomina sobie o tym, jak go poinformowano, że szczelina, przez którą został przyzwany, już się zamknęła. Wiedząc, jak dla niego musi być to niewygodna sytuacja, hojnie oferują mu specjalną rezydencję w lesie Delaveza, gdzie będzie mógł spokojnie spędzić resztę swoich dni. Jednakże jego jedynym warunkiem jest to, aby nikomu o tym wypadku nie mówił. W drodze do tego miejsca Banaza próbuje porozmawiać z jaszczurem, który go eskortuje, ale on mu oznajmia, że dostał rozkaz, aby nie gadać z ładunkiem. Kiedy Banaza opowiada mu, skąd on pochodzi, jaszczur się śmieje i stwierdza, że musi pochodzić z okropnego miejsca. Wyjaśnia mu, że w tym kraju nikogo to nie obchodzi, czy jesteś półczłowiekiem, czy człowiekiem. I gdy Banaza znowu próbował zacząć rozmowę o tym, gdzie on go zabiera, jaszczur kończy konwersację. Banaza myśli sobie, że może ten świat nie jest taki zły. I po 20 dniach drogi wreszcie dojechali do miejsca. Jaszczur mu tłumaczy, że jak będzie szedł prosto, trafi do lasu Delaveza i wręcza mu jałmużnę od króla. Odchodząc, ostrzega go, że słyszał jakieś pogłoski, że mroczna armia posiada tutaj swoje obozowisko i radzi mu, aby stąd uciekał, jak chce przeżyć. Banaza zostaje samemu i pierwsze co robi, to wyciąga miecz z torebki bez dna, którą dostał. Zauważa za nim jakieś slajmy i stwierdza, że go nie zaatakują, bo w poprzednim świecie też takie miał. I kiedy osłabia swoją czujność, nagle go atakują. Udało mu się je pokonać, aczkolwiek jego tani miecz już się zepsuł. Nagle wyskakuje mu notyfikacja, że udało mu się zlevelować do drugiego poziomu i każda liczba w jego statystykach zamieniła się w znak nieskończoności. Banaza nie wie, co ten znak oznacza i wyskakuje mu kolejna notyfikacja, tym razem z zapytaniem, czy chce włączyć wskazówki głosowe. Banaza stwierdza, że idealnie, bo zaczynał się czuć samotny i akceptuje. Głos mu oznajmia, że z jego nowo nabytym poziomem ma teraz dostęp do takich magicznych zaklęć i wyświetla je wokół niego. Nagle ostrzega go, że śledzenie lokalizacji i wabienie potworów zostaje nałożone na jego torebkę. Banaza już rozumie, dlaczego zaatakowały go te slajmy i spoglądając na jego tani miecz, wygląda mu na to, że ktoś chce, aby już umarł. Głos pyta się go, czy chciałby usunąć zaklęcie nałożone na jego torebce i zaskoczony Banaza zgadza się na to. Zastanawia się, czemu oni użyli takiej magii, skoro on może się łatwo jej pozbyć. Banaza jedzie szukać jakiegoś bezpiecznego miejsca i dostaje ostrzeżenie. Las Delaveza jest zanieczyszczony wysokim stężeniem malisium. Malisium jest ogólnym określeniem substancji ciekłych lub gazowych emitowanych przez demony. Jest bardzo toksyczny dla ludzkiej rasy i głos jego pyta, czy chciałby oczyścić las? Banaza stwierdza, że jeśli może coś takiego zrobić, to niech będzie. W końcu było mu powiedziane, że będzie tutaj żył. Głos mu wyjaśnia, że to zaklęcie zabierze mu 1/3 jego magii, ale Banaza stwierdza, że to nie ma znaczenia i potwierdza aktywację. Nagle pojawia się intensywnie świecące, ogromne zaklęcie na cały las i Banaza zostaje zawalony notyfikacjami o tym, że zwiększył mu się poziom. Wracając do zamku, księżniczka jest oburzona na swojego ojca, że jest okrutny. To była ich wina, że kandydat na bohatera nie mógł powrócić do swojego świata i na dodatek został wygnany do lasu Delaveza, pomimo, że dokładnie każdy wie o plotkach krążących wokół tego miejsca.
Król mówi jej, że on był tylko stratą magii przyzywania. I nagle ich konwersacja zostaje przerwana przez sługę. Powiadamia króla, że dostali wiarygodny raport o kimś, kto właśnie użył największej świętej magii całkowitego oczyszczenia. Król staje się podekscytowany, że blondyn, który dopiero ledwo co wyruszył walczyć z mroczną armią, jest takim wielkim talentem. Jednakże sługa oznajmia mu, że to zaklęcie nie zostało użyte na południu, czyli gdzie ich bohater się udał, tylko w lesie na północy. Wracając do Banazy, po milionie notyfikacji wreszcie się zatrzymały i udało mu się zlevelować do 367 poziomu bez zabijania żadnych stworów. Banaza zauważa, że ten dziwny symbol nadal jest na jego statystykach. To wszystko jest dla niego tak zagmatwane i postanawia wyłączyć powiadomienia z level upem. Banaza sprawdza, ile mu jeszcze magii zostało i zostaje zaskoczony, że już odnowiła mu się w pełni. Stwierdza, że chyba jego zapas magii musi być okropny i się zastanawia, czy na pewno to miejsce zostało w pełni oczyszczone, bo w końcu jego magia nie może być taka mocna. Skoro ma zakaz wstępu do miasta, głos mu rekomenduje, aby użył magię zmiennokształtności. Banaza się cieszy, wow, skoro nikt nie będzie wiedział, że to ja, to chętnie. I zamienia się w kobietę. Jednak czuje się winny przez to, co robi i z powrotem zamienia się w mężczyznę, ale z lekko innym wyglądem. Głos mu rekomenduje magię teleportacji, która przeniesie go do królewskiej stolicy i Banaza, będąc pod wrażeniem, używa jej. Znajdując się już w królewskiej stolicy, Banaza myśli o tym, jak tylko najpotężniejsi czarownicy mogli używać magicznej teleportacji w jego starym świecie. Stwierdzając, że tutaj to jest nic wielkiego, nagle wpada na pomysł i wymawia: teleportacja, zabierz mnie do mojego poprzedniego świata. Jednak nic się nie dzieje. Skoro na razie utnął w tym świecie, Banaza stwierdza, że musi jakoś zarobić i się zastanawia, czy mają tutaj gildię. Nawet jakby udało się mu znaleźć gildię kupców, ciężko by było mu się zarejestrować, nie znając tutaj nikogo, i myśli nad gildią poszukiwaczy przygód. Nagle głos do niego mówi, że zlokalizował gildię poszukiwaczy przygód miasta zamkowego Clyroad i wyjaśnia, jak tam dojść. Kiedy Banaza wreszcie tam doszedł, jest mu wyjaśnione, że przypisują rangi poszukiwaczom przygód na podstawie tego, co wcześniej osiągnęli. Z każdą rangą wyżej będą oferowane cięższe misje i nie wspominając o wiele lepsze nagrody. Banaza stwierdza, że gildie tutaj działają jak w jego poprzednim świecie i prosi elfkę, aby go zarejestrowała. Jednak kiedy pyta się o jego imię, Banaza prawie wydał się i szybko wymyśla Flio. Flio chciałby szybko zarobić, ale z taką rangą, jaką obecnie ma, na pewno nie zarobi dużo kasy. Nagle Flio zauważa jakąś dziewczynkę, która prosi różnych ludzi o to, aby ją eskortowano do lasu Delaveza. Jacyś podróżnicy zwracają jej uwagę, że żadna ilość pieniędzy nie jest warta takiego ryzyka. Czy ona nie słyszała o plotkach związanych z tym miejscem? Mówią jej, że król niedługo wyśle tam batalion, więc niech poczeka i pójdzie z nimi. Jednak dziewczynka mówi, że nie może tutaj dłużej zostać. Jej rodzina tam niedaleko mieszka i potrzebuje pomocy. Podróżnicy odpychają ją na bok, bo zaczęła ich irytować. I Flio, podchodząc do niej, oferuje, że ją tam weźmie. Dziewczynka zaczyna się martwić, bo nie ma za dużo pieniędzy i czy to na pewno w porządku? Flio zapewnia ją, że już tam był wcześniej i oznajmia, że może ich dwóch tam przeteleportować. Wszyscy dostają szoku, kiedy usłyszeli, co powiedział, ale myślą, że kłamie. I zaskoczony Flio zastanawia się, to w końcu tutaj to nie jest początkujące zaklęcie? Nagle królewski rycerz Balirosa ostrzega go, aby odszedł od tej dziewczynki. Nie wygląda dla niej na potężnego starego czarownika, co mógłby użyć takiej magii, i pyta się go, czego on tak naprawdę chce. Jej grupka też zaczyna go podejrzewać i jedna z nich zaczyna wymieniać porywanie, zniewolenie, handel ludźmi. Druga się zastanawia, może on jest jakimś dziwakiem, który lubi małe dziewczynki. A trzecia próbuje go zastraszyć. Zestresowany Flio myśli, że jakoś musi się oczyścić z tych zarzutów i oferuje tym dziewczynom, aby się przyłączyły. Znajdując się w jakiejś uliczce, gdzie nikt ich nie widzi, Balirosa ostrzega go, aby nie próbował żadnych głupstw. Flio natychmiast wszystkich teleportuje i dziewczyny są w szoku. Faktycznie znajdują się teraz w lesie Delivaza i jedna z nich zastanawia się, czy Flio jest prestiżowym czarodziejem najwyższego porządku? Flio wyjaśnia, że jest tylko początkującym podróżnikiem, który może używać odrobinę magii. Grupka Balirosy wraz z nią zaczynają przepraszać Flio za to, że byli dla niego strasznie niemili. On mówi, że to było tylko małe nieporozumienie. Nagle dziewczynka zastanawia się, co się tu stało, bo nie wykrywa żadnego malicjum w tym lesie i nawet nie wyczuwa żadnych magicznych stworzeń. Kiedy Flio miał już wyjaśniać dlaczego, nagle wyskoczyło mu ostrzeżenie, że poinformowanie demona, że się użyło oczyszczenia, może skończyć się na morderstwie. Grupa Balirosy nagle wystawiają swoje bronie na tę dziewczynkę i Balirosa przeprasza Flio, bo nie chciała go w to wciągnąć. Balirosa mówi do tej małej dziewczynki, że już wystarczająco się bawiły w jej zabawę. Niech pokaże swoją prawdziwą formę. Flio nie ma pojęcia, co tu się dzieje. I Balirosa mu tłumaczy, że ostatnio gildia wydała zawiadomienie. Podejrzana mała dziewczynka ostatnio zabiegała się o pomoc w podróży do lasu Delaveza. Jedna z dziewczyn stwierdza, jaka mała dziewczynka idzie prosto w stronę Mrocznej Armii. To jest praktycznie wydzieranie się, że jest się demonem. Dziewczynka udaje przerażoną na początku,
ale szybko oszukuje wszystkich, wyjawiając swoją prawdziwą formę. Ma na imię Fenris i jest młodszą siostrą Fengar piekielnej czwórki. Zaczyna opowiadać, że brat ją wysłał, aby obserwowała wroga i przyniosła jedzenie, ale oni musieli wszystko jej popsuć. Oznajmia, że jedynym rozwiązaniem będzie ich śmierć i wydziela siebie sporą ilość malisium, a dziewczyny zaczynają padać na ziemię. Balirosa spodziewała się, że to będzie skautujący demon z niską rangą, a nie jakiś powiązany z piekielną czwórką. Fenris zauważa, że Flio jest odporny na malisium i będąc pod wrażeniem, oznajmia mu, że zostawi go na koniec. Flio ratuje Balirosę przed atakiem i myśli o tym, że nie może jednocześnie uciekać i chronić tej czwórki. Nagle przyzywa zaklęcie teleportacji i odsyła dziewczyny z powrotem do zamku. Fenris stwierdza, że to niecodzienna decyzja zostając tutaj samemu i pyta się go, czy on chce przez to powiedzieć, aby go zjadła? Flio nadal nie wie, dlaczego został wybrany i na dodatek utknął w tym dziwnym miejscu. Mimo to odmawia, aby ten świat zabił go pierwszego dnia i decydując, że będzie walczył, oznajmia, że wypróbuje każde magiczne zaklęcie, jakie posiada. Zdenerwowana Fenris rzuca się na Flio. On używa zaklęcia błyskawicznego skoku, aby zrobić unik. Będąc pod wrażeniem tego zaklęcia, używa ziemnej ściany, aby się obronić. I gdy Fenris jest w powietrzu, łapie ją w magiczny wir. Jednak Fenris, używając swojej magii, pojawia się za nim. Ale w ostatnim momencie Flio używa zaklęcia grawitacji. Fenris nie jest w stanie się teraz ruszać i nie może uwierzyć, jakim cudem jest to możliwe. Flio zauważa, że teraz jest jego szansa, aby ją obezwładnić i zaczyna w pośpiechu szukać, czego mógłby użyć. Gus mu rekomenduje, aby użył magii zniewolenia i zaczyna mu tłumaczyć, że pozwoli mu to zniewolić cel, pozwalając kontrolować jego myśli oraz działania. Flio dostaje PTSD z poprzedniego świata i stwierdza, że nie może tego zrobić. Gus go powiadamia, że Fenris użyła redukcji grawitacji i efekt uległ negacji. Znowu rekomenduje mu, aby użył magii zniewolenia, a Flio się nie zgadza. Fenris próbuje użyć wszystkiego, aby się wydostać, jednak system Flio wszystko neguje. Cały czas mu rekomenduje magię zniewolenia, a Flio wydziera się, że tego nie użyje. Niewolnictwo zatruło jego stary świat i nie chce tego tutaj przynieść. Fenris, upadając na ziemię, poddaje się, bo wyczerpała swoją magię, aby dalej walczyć. Mówi do Flio, że wojownik, który nie jest w stanie walczyć, nie należy mu się żyć i prosi go, aby on ją zabił. Flio, wyłączając grawitację, oznajmia jej, że tego nie zrobi. Nienawidzi walczyć, a zabijanie jest jeszcze gorsze. Fenris mówi, że on chyba rozumie, że ona jest wojownikiem demonów. Flio, będąc szczery, mówi jej, że nie obchodzi go to, czy ktoś jest człowiekiem, czy demonem. I dodaje, że nigdy by nie mógł zabić kogoś, kto się poddał. Zszokowana Fenris, przybierając bardziej ludzką formę, stwierdza, że Flio jest naiwny. Zawstydzony Flio się obraca i pyta się jej, dlaczego akurat przybrała tę formę. Fenris tłumaczy się, że to jej naturalny stan, a on ją przykrywa. Flio proponuje jej, że da jej odejść, ale musi przyrzec, że nie zabije już więcej ludzi. Sprawdza jego torebkę po jakieś ubrania dla niej, ale odkąd Fenris wyczerpała całą swoją magię, zasnęła. Kiedy zaczęło się ściemniać, Flio, przeglądając sobie jego magiczne zaklęcia, zastanawia się, dlaczego posiada tak potężną magię. Przypomina sobie, jak ludzie wątpili, że posiada magię teleportacji i to wszystko dla niego nie ma sensu. Fenris nagle się budzi i myśli o tym, że była totalnie bezradna, pomimo że jest odporna na ludzką magię. Zauważa, że Flio musiał ją uleczyć, podczas gdy spała, bo jej magia została odnowiona. Wychodząc już ubrana z namiotu, zwraca uwagę Flio, że gdyby to był ktoś inny, już by dawno ją zabili i przerobili na trofeum. Przyrzeka mu, że od teraz nie zawalczy z ludźmi nigdy więcej. Ponadto, przez to, jaką posiada siłę czarów, zostanie jej panem. I żeby mu się odpłacić za to wszystko, ofiaruje mu jej życie. Zaskoczony Flio zwraca jej uwagę, że to trochę ekstremalne. I mówi jej, że wystarczyłoby mu tylko dziękuję. Fenris prosi jej pana, że może być dla niego czymkolwiek sobie zażyczy, nawet niewolnikiem. Flio mówi jej, że na pewno by nie chciał posiadać żadnego niewolnika. I zwraca jej uwagę, żeby nie mówiła do niego panie. Fenris zaczyna robić słodkie oczy, ale nadal to nie przekonuje Flio. Skoro ona nie może być z nim, stwierdza, że równie dobrze może nie żyć. Flio ją powstrzymuje i się poddaje, pozwalając jej za nim chodzić. Jakiś czas później Flio zaczął opowiadać Fenris, że pochodzi z innego świata i został tutaj przyzwany jako kandydat na bohatera. Flio pokazuje jej, jak naprawdę wygląda i tłumaczy, że ukrywa swoją prawdziwą tożsamość, bo królewski zamek pewnie chce go zabić. Skoro obecnie nie ma pojęcia, co ma teraz zrobić albo gdzie iść, stwierdza, że nie jest najlepszą osobą do podążania, więc mówi Fenris, że raczej tego pożałuje. Fenris oznajmia mu, że jej to nie przeszkadza i opowiada, że jej rasa poświęca swoje życia dla kogoś, kogo rozpoznają jako pana. Nieważne skąd on jest lub kim on tak naprawdę jest. Fenris mu przyrzeka, że na zawsze będzie dla niego lojalna. Flio pyta się jej po raz ostatni, czy jest tego pewna, a Fenris szczęśliwie oznajmia, że tak. Tymczasem w zamku król jest rozczarowany na ich bohaterze, za to, że on pozwolił jego oddziałowi się wyłożyć na mrocznej armii. Podirytowany blondyn tłumaczy się z tego, że żołnierze, którzy towarzyszyli mu na tej misji, byli bez mózgami. Na widok jednej magicznej bestii wszyscy spanikowali i rozwalili formację. Blondyn oznajmia królowi, że powinien być wdzięczny za to, że udało mu się jak najwięcej uratować tych tchórzy. Blondyn odchodzi i król pyta się sługi, jak naprawdę sprawował się na polu bitwy. Sługa mu wyjaśnia, że pomimo jego mocy dowodził z tyłu armii. Kiedy reszta z nich walczyła o życie, postanowił uciec, zwalając praktycznie na każdego w
winę i przez to z kilku ich ludzi zaczęło wyrażać swoje niezadowolenie z niego. Rozcieczony blondyn myśli o tym, że ten beznadziejny świat jest mu winien wyjaśnienia. Nic nie robił poza treningiem przez cały miesiąc i się zastanawia, dlaczego jego statystyki nie poprawiły się ani trochę. Na tym poziomie, co teraz jest, nie ma problemu walczyć przeciwko ludziom oraz słabym magicznym bestiom. Ale gdyby stanął naprzeciwko bestii, która posiada jakąkolwiek siłę, byłoby już po nim. Nagle znajduje go dziewczyna o imieniu Tsuya, która jest jego sługą i blondyn przeprasza ją, że musiała czekać. Mówi jej, że obdarzy ją luksusem dzięki pieniądzom z zamku. A Tsuya, chichocząc, skoro nalegasz, zaczyna gdzieś iść z nim. Następnego dnia Flio wraz z Fenris idą do gildii podróżników, żeby sprawdzić, czy nie ma jakiejś roboty, aby zarobić. I przy okazji znaleźć gdzieś miejsce na noc. Jakiś kupiec pomyla ich z parą małżeńską i daje to pomysł Flio. Jak będą udawali parę małżeńską, będzie im się łatwiej podróżowało, nie sprawiając podejrzeń, i proponuje to Fenris. Podekscytowana Fenris z chęcią na to się zgadza, bo w jej kulturze nie ma większego honoru od bycia żoną. A szczególnie z takim silnym mężem. Flio próbuje jej przypomnieć, że tylko udajemy. Ale jest już za późno, bo Fenris z pana zaczęła mówić do niego kochanie. Znajdując się już w gildii podróżników, Fenris jest pod wrażeniem, że ludzie w takim małym urządzeniu trzymają swoje informacje. Pomysł posiadania pasującego akcesorium przypomina jej o tym, jak jej rasa odprawia rytuał małżeńskim, w którym para połyka kości ofiary, którą wspólnie uratowali. Elfka pyta się Fenris, pod jakim imieniem chciałaby się zarejestrować. Fenris jej mówi: słuchaj mnie, żałosny człowieczku. I gdy miała już dumnie wymówić swoje imię, Flio mówi: Rhys. Chwilę później Rhys przeprasza Flio za to, bo zapomniała, że nie powinni używać prawdziwych imion. Flio mówi jej, że nie musi się tym zadręczać i wątpi, że ktoś będzie kwestionował, czy ona jest demonem w takiej formie. Nagle ktoś oznajmia pilną prośbę. Duża grupa psychoniedźwiedzi została zauważona na północ stąd i zmierzają w kierunku miasta. Przerażeni ludzie zastanawiają się, czy to nie te stwory, które rozwaliły armię bohatera. Ta misja nie ma wymogu żadnej rangi. I żeby zachęcić innych do tego, gildia wypłaci 10 razy więcej za każdego zabitego niedźwiedzia. Brzmi to jak niezła wypłata, ale Flio stwierdza, że to nie najlepszy pomysł. Rhys zwraca mu uwagę, że to perfekcyjna okazja i próbuje go przekonać, że z jego mocą będzie w stanie załatwić całą armię psychoniedźwiedzi w sekundę. Jednak Flio nie wierzy w to, skoro bohater nie mógł sobie poradzić, więc co dopiero on. Rhys stwierdza, że skoro tak uważa, to ona się nimi zajmie. I to udowodni, jaki jest naprawdę silny, odkąd ją pokonał. Flio teleportuje ich do lasu niedaleko tych stworów i zauważają pusty dom, z którego gildia powiedziała, że mogą skorzystać jako bazy. Rhys wątpi w to, że będą potrzebowali jakiejkolwiek bazy, odkąd ona jest w stanie samemu zająć się psychoniedźwiedziami. Jednak Flio mówi jej, że nie może pozwolić na to, aby zrobiła to samemu i też chciałby przetestować jakieś zaklęcia. Rhys zaczyna się nakręcać, że dopóki są razem, mogą nawet pokonać Mrocznego. I nie może się doczekać, aż zgarną nagrodę za te psychoniedźwiedzie. Nagle słyszą krzyk jakiejś dziewczyny i zaczynają biec w jego stronę. Zauważają, że grupka Balirosy jest oblężona przez psychoniedźwiedzie. Fenris stwierdza, że jest to żałosne i niech poczekają, aż te niedźwiedzie ich zjedzą. Blossom jest zbyt ranna, żeby dalej walczyć i Balirosa rozkazuje jej, aby się trzymała z tyłu. Jednak ona się jej nie słucha i gdy psychoniedźwiedź wytrąca ją z równowagi, zostaje uratowana po tym, jak wszystkie niedźwiedzie zostaje trafione magicznymi piorunami. Psychoniedźwiedź, któremu udało się przetrwać, rzuca się na Belano. Ale Rhys wbija go do ziemi, pokonując go. To był jego pomysł, żeby ich uratować i Rhys stwierdza, że Flio jest zbyt miły. Wszystkie dziewczyny rozpoznają Flio i są mu wdzięczne za to, że znowu ich ratuje. Martwiły się o niego po tym, jak ostatnio je uratował, ale z taką mocą, jaką on posiada, wiedziała, że ten stwór nie miał szans. Rhys się zdziwia: stwór? A Flio myśli sobie, że raczej nie chcieliby poznać jej prawdziwej tożsamości i przedstawia ją jako towarzysz podróżny. Rhys zostaje tym rozczarowana, bo Flio zmarnował perfekcyjną okazję, aby przedstawić ją jako żonę. Nagle z krzaków wychodzi psychoniedźwiedź i ją atakuje. Jednak ona samym zabójczym spojrzeniem powala go na ziemię. Flio oraz Rhys nie mają pojęcia, co się z nim stało. I gdy Rhys pyta się go, czy się poddał, psychoniedźwiedź kiwa głową, że tak. Rhys stwierdza, że to szlachetne, ale Flio myśli, że nie mogą go zostawić. Psychoniedźwiedź robi słodkie oczy i Rhys wpada na genialny pomysł, aby ten psychoniedźwiedź został ich niewolnym zwierzaczkiem, poprawiają Flio. Dziewczyny zostają tym zszokowane, bo psychoniedźwiedzie to dzikie bestie, które nawet pokonały armię bohatera. Rhys mówi, że to by pokazało, jacy potężni jesteśmy. Ale Flio bardziej preferuje pomysł, że powstrzymaliby go przed atakowaniem ludzi. Zakłada na niego magiczną obrożę, która powstrzyma go na jakiś czas przed byciem dzikim. I używając magii zmiennokształtności, zamieni go w coś, co nie przestraszy innych. Rhys zauważa, że stracił swoją przerażającą aurę, ale pomimo to podoba się i zastanawia się nad jego imieniem. Grupka Balirosy nie może w to uwierzyć. Nie tylko oni pokonali te niedźwiedzie jednym strzałem, to jeszcze oswoili jednego. Wkrótce po tym dziewczyny znowu dziękują Flio i formalnie przedstawiają się. Balirosa, rycerz Clyroad. Bileri, była koniara.
Blossom, wojownik wagi ciężkiej i Belano, wiedźma. Palirasa prosi Flio o przysługę, czy nie nauczyłby ich walczyć. I zaczyna opowiadać o tym, jak bohater był absolutnie wściekły po tym, jak jego armia go zawiodła. I zamykając się w pokoju, zadeklarował, że nie wystąpi przeciwko Mrocznemu, dopóki nie znajdą odpowiednich żołnierzy. Król zlecił wszystkim rycerzom, aby udowodnili swoją sprawność w walce, zabijając psychoniedźwiedzia. Balirosa niechętnie się do tego przyznaje, ale potrzebują jeszcze sporo doświadczenia. Nawet we czwórkę nie są w stanie zabić jednego psychoniedźwiedzia. Filio myśli, że nawet nie ma pojęcia, jak jego magia działa, więc nie ma szans, że może je trenować. Nagle Rhys się wścieka, że te dziewczyny nie mają wstydu tak wprost do niego podbijać. I Filio wyjawia im, że tak naprawdę Rhys jest jego żoną oraz chciałby po prostu żyć z nią spokojnym życiem. Kiedy dziewczyny oznajmiają, że nie będą im się wtrącały, nagle Rhys zmienia zdanie i mówi, że to wspaniały pomysł. Jako jego żona zna go lepiej niż ktokolwiek inny. Oraz wie, że teraz zmaga się z jego dobrocią, aby odmówić. I dodaje, że to nie w jego stylu porzucać tych w potrzebie. Filio oznajmia dziewczynom, że nie jest zbyt pewny siebie, ale może spróbować je nauczyć, co potrafi. Grupka Balirosy zostaje tym ogromnie ucieszona, ale mają jeszcze jedną prośbę. Jest tutaj zbyt niebezpiecznie w tych lasach, aby zrobić obóz. I pytają się, czy mogą wynająć tutaj miejsce, nawet wystarczyłby róg w jakimś pokoju. Rhys myśli, że to wspaniały pomysł, odkąd mają pełno pokoi. A ona i Flio potrzebują tylko jednego pokoju oraz jednego łóżka. Gdzieś indziej sługa Mrocznego, Ulimynys, dostarcza mu raport dotyczący jednostki dowodzonej przez Fengary. Zaklęcie oczyszczenia lasu Delaveza nie zostało rzucone przez magów z królestwa Clyroad, tylko przez jednego osobnika. Mroczny zostaje tym zaintrygowany. Istnieje istota, która potrafi wymazać legion demonów z egzystencji jednym zaklęciem. Rozkazuje go wytropić i schwytać za wszelką cenę. Następnego ranka Flio zostaje zszokowany, gdy Rhys budzi jej ukochanego. Flio nie ma pojęcia, co ona tutaj robi. I Rhys mu przypomina, że przecież jest jego żoną. Flio zaczyna sobie przypominać poprzednią noc, jak Rhys mu powiedziała, aby spróbował ambrozji księżycowego miodu i wyli razem do nocy. Flio powiedział jej, że nic takiego nie zrobią. Więc ona zaczęła się zastanawiać, czy jest odrażająca dla niego? Flio tłumaczy się, że to trochę za szybko i potrzebuje czasu mentalnie się przygotować. Rhys nie może uwierzyć w to, jakie relacje ludzkie są skomplikowane. I Flio jej mówi, że będzie spał na korytarzu. Ale Rhys zwraca mu uwagę, że to będzie wtedy podejrzane, więc nie mając żadnego wyboru, musiał tutaj się przespać. Rhys chce pomóc Flio w przebraniu się i Balirosa wyszła w niezręcznym momencie do ich pokoju, kiedy byli w ciekawej pozycji, więc z pewnością dziwnie to odebrała. Jakiś czas później Balirosa, będąc pewna siebie, zmierza się z gigantycznym dzikiem. Jednak nagle zaczyna uciekać przed nim. I to coś nawet przeraża Blossom. Rhys rozkazuje Belano, aby ochroniła innych obronną magią. A później Bleri wystrzela strzałę, którą nic nie robi temu dzikowi. Belano zaraz wymiotuje, bo już skończyła się jej magia, więc grupka dziewczyn zaczyna uciekać, by ratować ich życie. Flio, patrząc na nie, zdaje sobie sprawę, że trenowanie ich będzie cięższe, niż sobie myślał na początku. Po krótkim treningu Flio pokazuje dziewczynom ich nowe pokoje. Po tym, jak skończył robotę z psychoniedźwiedziami i dostał za nią kasę, załatwił im pokój. Flio wie, że trening zajmie im trochę dłużej czasu, więc nie może pozwolić, aby spały na podłodze cały czas. Nagle Rhys mówi, że przygotowała jedzenie dla wszystkich. I Flio jest przerażony, bo po prostu zrobiła surowe mięso. Rhys oznajmia, że przygotowała dla wszystkich wystarczająco, aby uczcić ich nowy dom. Jednak Flio mówi, że preferowaliby, jakby mięso było ugotowane. Flio i Balirosa postanawiają się nim zająć, ale Saip zgadza się z Rhys, że świeże mięso jest lepsze na surowo. Po tym, jak podano obiad, dziewczyny się zastanawiają, czy Flio użył magii, aby wyglądało tak dobrze. Ale Flio przypisuje to wszystko Balirosie i nie spodziewał się, że jest tym tak utalentowana. Balirosa niechętnie wyznaje wszystkim, że jest lepsza w gotowaniu niż w walczeniu, odkąd pochodzi z biednej rodziny, więc musiała gotować sobie własne posiłki. Wszyscy uważają, że to jedzenie jest przepyszne. Ale Rhys uważa, że liście to jedzenie dla słabych potworów, które nie potrafią polować. Jednak gdy się dowiaduje, że to Flio przygotował, Rhys przysięga zjeść wszystko, co jej ukochany przygotował, nawet jakby to były liście. O dziwo, smakuje jej sałatka, ale co jest bardziej zaskakujące, to ugotowane mięso naprawdę smakuje jej nieziemsko. Rhys nie może uwierzyć to, że Balirosa je przygotowała. I żeby nie dać się przewyższyć, obiecuje im, że następnym razem to ona ugotuje im równie pyszny obiad. Za każdym razem, kiedy powracają do gildii, ludzie są w szoku, ile ich grupa przynosi dzików. Rhys postanawia przejść się po mieście, aby zabić czas, w trakcie gdy oni oceniają ich połów i odrzuca ofertę Flio, żeby jej potowarzyszył. Nagle podchodzi do nich Leoliv, który jest przedstawicielem tej gildii i chciałby zamienić słówko z Flio. Gdy Flio odchodzi, Rhys spogląda na jakąś kartkę i zaczyna coś planować. Leoliv wyjaśnia Flio, że jego sukcesy są tak sławne, że ludzie z całego miasta rozmawiają o nim. A Flio zdaje sobie sprawę, że zaczyna się za bardzo rzucać w oczy. Leoliv mu wyjawia, że tak naprawdę wziął go teraz na rozmowę, bo przysłano do niego prośbę, aby Flio użyczył swojej siły bohaterowi. Jeśli Flio się na to zgodzi, król mianuje go honorowym rycerzem. Ich gildia nigdy wcześniej nie widziała kogoś, kto mógłby pokonać tak wiele magicznych bestii z rangi A naraz. Szczególnie będąc tylko z jeszcze jedną osobą. Leoliv wolałby zatrzymać Flio w swojej gildii, ale nie
może odmówić mu tej okazji, aby pomógł światu. Flio sobie myśli, że dla ludzi z tego świata to jest najprawdopodobniej największy zaszczyt coś takiego dostać. Jednak Flio szukuje Leolifa, odrzucając tę ofertę. W końcu nie jest z tego świata, więc nie ma potrzeby walczyć z demonami. Wychodząc na zewnątrz, Flio widzi Riz całą poobijaną i się zastanawia, czy walczyła z jakimś potworem? Jednak to nie było nic tak niebezpiecznego, na co to wygląda. Riz nie miała pojęcia, że coś zwane gotowaniem będzie takie ciężkie. W trakcie, gdy Flio rozmawiał z Leolifem, Riz poszła na warsztat kulinarski, gdzie instruktorka wyjaśniła im, że najszybszą drogą do serca mężczyzny jest przez jego żołądek. Cały ten proces przygotowania jedzenia nie wychodził jej najlepiej. I gdy już była zniecierpliwiona, użyła magii, pogarszając sprawy. Wracając do teraźniejszości, Riz przyrzeka, że podbije ludzkie gotowanie dla Flio. Gdzieś indziej blondyn usłyszał plotki o jakimś poszukiwaczu przygód, który zabija spore liczby magicznych stworów z pomocą tylko jednej osoby. Dziewczyny się zastanawiają, czyżby to mogła być osoba, dzięki której wznowi walki przeciwko Mrocznemu, i blondyn oznajmia, aby mu go tutaj przynieśli. Jeśli to jest prawda, może nawet mianuje go na jego prawą rękę. Miesiąc później Flio do teraz musi odrzucać oferty króla. Kiedy odjeżdżają, Riz się groźnie pyta Flio, czy powinna coś z nimi zrobić, aby tutaj nie przyjeżdżali. Flio się śmieje, że oni tylko wykonują swoją robotę i wraca do treningu. Blossom ciężko pracuje na farmie i towarzyszy jej Sype. Flio jest jednocześnie pod wrażeniem i trochę się martwi, bo wydaje mu się, że Blossom nie wkłada tyle starań w trening. Potem Riz tłumaczy Billeri, że strzelanie w drzewo to nie jest zbyt poprawny trening, bo cele się ruszają. Próbuje ją przekonać do zestrzelenia wielookich ptaków, mówiąc, że ich mięsko jest przepyszne. Jednak Billeri jest to trudno zrobić, ponieważ czuje się źle, krzywdząc takie słodkie zwierzątka. Flio zrobił Belano magiczny pierścień, który zwiększa jej pojemność magiczną. Kiedy odchodzi, Belano rozważa nad założeniem go na palec serdeczny, ale zostaje przyłapana przez Riz, która jej grozi. Nagle Balirosa znalazła się w niekomfortowej sytuacji i zaczęła wołać Flio o pomoc. Ale zamiast tego Riz ją ratuje i widzi, co ona kombinuje. Ktoś taki jak ona powinna łatwo sobie poradzić z taką bestią. I przyznaje, że to była niezła strategia udawać słabego, żeby zwabić jej męża. Jakiś czas później Riz przygotowała im jedzenie i wszyscy są pod wrażeniem, jakie dobre jest. Riz wyjawia, że zaczęła chodzić na warsztaty kulinarne, kiedy Flio zajmował się nudnymi sprawami w gildii. Opowiada, że zawsze chciała być najsilniejszym wojownikiem, ale odkryła, że stać ją na więcej. I robienie takich rzeczy wydaje się jej satysfakcjonujące. Riz przygotowała kury tylko dla jej męża, ponieważ jej instruktorka powiedziała, że to jest klucz do serca mężczyzny. Flio bardzo smakuje te danie i Riz się z tego cieszy. Ulimina sekretnie ich podgląda i jest szokowana, że Riz zadaje się z ludźmi. Zaczyna opowiadać, że Riz była kiedyś przestrachem jako najodważniejsza wojowniczka Mrocznej Armii. I nie może uwierzyć, że teraz jest pomiędzy obrzydliwymi ludźmi, a ona nagle pojawia się za nią. Zaczynają ją gościć w domu i Ulimines wymyśla wymówkę, że tylko robiła zwiad obszaru. Zostaje zszokowana, gdy Riz jej wyjawia, że się ożeniła i grozi jej, że chyba nie jest tu po to, aby wejść pomiędzy nich. Ulimines zaprzecza tym zarzutom i myśli o Riz, że teraz jest totalnie inną osobą. Nie może uwierzyć w to, jakim cudem ten gość jest tak spokojny, siedząc koło demona. A co dziwniejsze, kiedy używa magii oceny umiejętności, żadna statystyka Flio się jej nie wyświetla. Nigdy wcześniej coś takiego się jej nie zdarzyło, nawet jak testowała to na Mrocznym. Ulimines zostaje zszokowana, kiedy się dowiaduje, że to Flio był tym, który użył zaklęcia oczyszczenia w lesie Delaveza. Jest naprawdę na to wkurzona i zwraca uwagę, że Flio zabił brata Riz, Fengaryla oraz jego całą brygadę. Fengaryl stacjonował tam i od tamtego dnia, kiedy las został oczyszczony, nic nie usłyszeli o nim. Riz zaskakująco o tym wiedziała i wyjaśnia, że jej brat byłby wściekły, gdyby litowała się nad jego śmiercią. Poza tym, on był jednym z piekielnej czwórki, więc to jego wina, że umarł nieostrożną śmiercią. Riz tłumaczy, że została oczarowana przez moc oraz honor Flio, dlatego wybrała go na swojego męża i nic już tego nie zmieni. Nagle drzwi się otwierają i dziewczyny próbują się tłumaczyć, że ich nie posłuchiwali oraz nie mogą uwierzyć w to, że Riz to niesławna Fenris. Ulimines przekminia, że Flio stanowi zagrożenie dla Mrocznej Armii i to oznacza, że Fenris też jest ich przeciwnikiem. Ulimines jest zaintrygowana talentem Flio, więc proponuje mu próbną bitwę, bo chciałaby go zobaczyć na własne oczy. W rzeczywistości planuje zabić ich oboje. Riz się wtrąca i zwraca uwagę na to, że Ulimines chce się po prostu zbliżyć do jej męża, ale Flio zgadza się na jej propozycję. Będąc już na zewnątrz, Ulimines oznajmia, że kto się podda, to przegra i zaczyna atakować używając magii. Ten atak jest tylko po to, aby odwrócić uwagę Flio oraz Riz, dzięki czemu będzie mogła sprytnie użyć kilku zaklęć pod nimi. Nagle zostaje zszokowana, gdy Flio używa zaklęcia, które eliminuje jej magiczne ataki. Używając zaklęcia ukrzyżowania, Flio chwyta Ulimines i przypomina, że to walka pomiędzy nimi. Zdał sobie sprawę, co ona kombinowała i oznajmia, że nie pozwoli jej brać Riz za cel. Ulimines nie jest w stanie już wytrzymać i się poddaje. Następnego dnia Flio przeprasza dziewczyny za ukrywanie, kim tak naprawdę jest Riz i zostaje zaskoczony, gdy mówią mu, że nie zgłoszą tego królestwu. Dziewczyny to już przegadały. Riz bardzo im pomogła w treningu i nigdy nie mogliby wydać kogoś tak miłego. Flio im dziękuję za
to i nagle Riz coś usłyszała. Wychodząc to sprawdzić, okazuje się, że Ulimines powróciła z najbardziej elitarną siłą Mrocznej Armii, Legionem Smoków. Dziewczyny są przerażone, ponieważ ten Legion wielokrotnie niszczył armię ich żołnierzy. Ulimines oczekuje, aby się ukłonili dla Mrocznego i nagle Flio staje się podekscytowany widzieć smoki pierwszy raz. Smoki istnieją w jego starym świecie, ale nigdy nie miał okazji je zobaczyć. Wściekła Ulimines deklaruje im, że czas, aby umarli, ale Flio, używając świętej magii, powala część Legionu Smoków. Ulimines nie może w to uwierzyć. Najsilniejsze smoki Mrocznej Armii zostaje w jednej chwili zniszczone. Wydzierając się do uciekających smoków, aby nie zostawił jej samej, robi odwrót. Blossom miała nadzieję, że będzie mogła zawalczyć z jej narzędziami ogrodniczymi. I Flio jej proponuje, aby jednym rzuciła. Blossom je rzuca i Flio używa na tym narzędziu magii augmentacji. Moc tego narzędzia została tak wzmocniona, że z łatwością przebija jednego smoka. Blossom jest zdumiona, widząc, że zdobyła tytuł pogromcy smoków. I dziewczyny zaczynają prosić Flio, aby im pomógł zrobić to samo. Niestety, wszystkie smoki już odleciały i dziewczynom zrobiło się przykro. Gdzieś indziej podglądał ich Mroczny i nie dowierza, jakim cudem taki zwyczajny podróżnik, który nawet nie jest bohaterem, posiada tak ogromną magiczną moc. Mroczny wstaje i deklaruje jego sługom, że nadszedł czas, aby wykonać kolejny ruch. Flio rozłożył barierę na cały dom, więc będą wiedzieli, kiedy demony nadejdą. Riz ulżyło i oznajmia, że jak ta denerwująca kocica znowu powróci, to ona tym razem ją odeśle. Na fakt, że sobie ją przypomniała, Riz zaczyna się złościć i Flio ją uspokaja. Riz staje się jeszcze bardziej wściekła, bo Flio jest zbyt miły wobec tej kocicy, pomimo że ich zaatakowała. Flio tłumaczy się, że jej wcale nie broni i przypomina sobie, jak ona zwróciła mu uwagę, że jest odpowiedzialny za zabicie brata Riz oraz jego żołnierzy. Riz pyta się go, czy wszystko w porządku, a Flio kłamie, że nic się nie dzieje i zaczynają wracać do domu. Blossom nie może przestać się wpatrywać w ekran i nadal nie może uwierzyć w to, że posiada status pogromcy smoków. Belano wraz z Billery zaczynają podziwiać legendarną motykę, która zabiła smoka i zawstydzają tym Blossom. Dziewczyny pytają się Balirosy, gdzie się wybiera, a ona im odpowiada, że upolowa ich dzisiejszą część magicznych bestii. Zaczynają teraz podziwiać Balirosę przez to, jaką posiada dyscyplinę, bo dzień w dzień trenuje. Blossom zawdzięcza Flio jej tytuł i staje się zmotywowana, aby stać się równie silna jak Balirosa. W trakcie, gdy one ją wychwalają, jaka jest silna, Balirosa tak naprawdę jest cała w zach. Zyskanie tytułu pogromcy smoków to jest marzenie każdego podróżnika. Jest jej przykro, że coraz bardziej zostaje w tyle. Gdyby to ona zyskała ten tytuł, mogłaby odzyskać szlachecki status, który kiedyś straciła jej rodzina. Może dzięki temu zaprosiliby ich, aby ponownie mieszkali w stolicy, jak za czasów, kiedy jej tata był rycerzem. Nagle pojawia się jakiś tajemniczy mężczyzna, który szuka pewnej osoby i pyta się jej, czy zna tutejszą okolicę. Balirosa staje się podejrzliwa, bo ten gość jest tak lekko wyposażony w lesie pełnym magicznych bestii. Odpowiada mu, że zna i pyta się, czy osobą, której szuka, jest Flio, czy może jego żona. Mężczyzna odpowiada, że chodzi o jego żonę i dla Balirosy ten gość wyraził się jasno, że ma powiązania z Mroczną Armią. Grozi mu, czego on potrzebuje od kobiety, która zerwała więzi z Mroczną Armią i deklaruje, że w zależności od odpowiedzi może będzie musiał z nią zawalczyć. Mężczyzna przyznaje się, że jest z Mrocznej Armii, ale wyjaśnia, że jest tutaj tylko po to, aby sprawdzić, jak leci u Fenris. Postanawia odejść, ale prosi, aby dostarczyć od niego wiadomość do Fenris z zapytaniem, czy by nie chciała kiedyś porozmawiać o przeszłości przy herbatce z nim. Zanim odchodzi, wyjawia, że jego imię to Gozal. Nagle Riz oraz Flio przybywają i Balirosa opowiada im, co się stało przed chwilą. Riz jest rozczarowana tym, że ten gość wybrał takie oczywiste, fałszywe imię i wie, kim jest. Flio wyjaśnia, że przyszli tutaj, bo ich bariera wykryła w tym miejscu demona. I Balirosa zostaje zszokowana, gdy słyszy, że osoba, z którą rozmawiała, posiada tytuł Mrocznego. Riz zapewnia, że oni nie kłamią i wyjawia jego prawdziwe imię, Gol. Balirosa cała zaczyna się trząść, bo nie może uwierzyć w to, że podniosła miecz na Mrocznego. I jest teraz przekonana, że demony będą chciały ją zabić przez to. Następnego dnia Gozal przychodzi do ich domu i jest pod wrażeniem, że Flio jest tak spokojny w jego obecności. Balirosa chciała wywieźć pranie i przypadkowo wpadła na Gozala. Gozal mówi do Flio, że on ostatnio gościł jego podwładnego. A przerażona Balirosa nie ma pojęcia, dlaczego bierze udział w tym spotkaniu i jeszcze siedząc koło niego. Riz zakłada, że Mroczny przyszedł tutaj, aby się zemścić. A on bez owijania w bawełnę pyta się wprost Flio, czy by nie chciał dołączyć do Mrocznej Armii? Flio mu grzecznie odmawia. I Mroczny jest tym trochę zaskoczony. Zastanawia się, dlaczego on tutaj żyje, zamiast służyć królowi w królestwie Clyroad. Flio wyjaśnia, że to nie ma sensu dla niego, żeby stawał po stronie ludzkości, tylko dlatego, że jest człowiekiem. Otwarcie wyjawia, że jest z innego świata i nie ma pojęcia, dlaczego ludzie oraz demony walczą ze sobą. Riz mówi, że nigdy nie wyjaśniła, dlaczego to robią, ponieważ jej mąż po prostu nie chce walczyć. Gozal wyjawia, że jest to mało prawdopodobne, że istnieje ktokolwiek, kto zna prawdziwy powód, dla którego walczą.
Wojna trwa już 500 lat, od powstania pierwszego Mrocznego. Pierwszy Mroczny przybył tu z innego świata, by spróbować przejąć kontrolę nad tym. I został zaakceptowany przez demony, które w tym czasie były prześladowane przez ludzi. Rhys jest zaskoczona, że Mroczny tak oto wyjaśnił, a on dalej kontynuuje. Im dłużej ta wojna trwa, tym gorzej. I oznajmia, że zatrzymanie jej teraz nie będzie takie proste. Po 12 pokoleniach Mrocznych ideologie się zmieniają. I Gozal, jako obecny Mroczny, nie jest zainteresowany tym, żeby rządzić światem. Jednak Gozal nagle uwalnia jego moc i oznajmia, że on nadal jest królem demonów. Więc nie może pozwolić na to, aby ktoś, kto jest zagrożeniem dla nich, wpadł w ludzkie ręce. Gozal daje radę Flio, aby dołączył do jego armii. Ale Flio spokojnie mu odpowiada, że za bardzo go przecenia. A poza tym nie zamierza wybierać żadnej strony w tej wojnie. Gozal przestaje uwalniać jego moc i zaczyna się śmiać, że to ta jego upartość musiała Flio doprowadzić do odrzucenia oferty króla. Gozal zaczyna się już zbierać, ale oznajmia Flio, że to nie znaczy, że się poddał. Jest pod wrażeniem, że istnieje człowiek, który jest całkowicie niewzruszony jego obecnością. Ale nie chodzi mu o Flio, tylko o Balirosę. Reszta dziewczyn przychodzi sprawdzić, czy Balirosa żyje. A ona zamrożona w miejscu nie dowierza, dlaczego to się jej dzieje. Następnego poranka Balirosa się budzi. Jest w szoku, widząc, że Gozal przyszedł do nich na śniadanie. Rhys mówi do niego, że jak już zje, to niech sobie pójdzie stąd, bo jej mąż nie zmieni zdania. Gozal nalega, żeby Balirosa do nich dołączyła. Ale ona wymyśla wymówkę, że nie może być tak ubrana i zawija stąd. Chwilę później Balirosa próbuje wyjść po cichu z domu, ale Gozal tam na nią czekał. Chciałby z nią pomówić, ale Balirosa zaczęła uciekać, bo musi już trenować. Kolejnego dnia była powtórka. Gozal przychodził, Balirosa wymyślała wymówkę, aby nie być przy nim. Gozal jeszcze nie skumał, dlaczego Balirosa ciągle ucieka od niego i podziwia, jak bardzo jest pracowita. W Zamku Królewskim król zostaje poinformowany, że według doniesień ich szpiega, jakiś tajemniczy demon ciągle odwiedza Flio. Król się zaczyna wściekać, bo Flio ośmiela się ignorować jego wezwanie w kółko i na dodatek wygląda, jakby się bratał z Mroczną Armią. Chce do niego natychmiast wysłać żołnierzy, ale księżniczka próbuje go przekonać, aby tego nie robił. Nie mają jeszcze pewności, że dołączył do Mrocznej Armii, a jak wyśle do niego żołnierzy, może to doprowadzić, że dołączy. Jej zdaniem lepiej by było z nim porozmawiać, aby wysłuchać, co ma do powiedzenia i znaleźć kompromis. Król ją ucisza i nagle pojawia się blondyn. Prosi króla, aby dał mu żołnierzy i chce zmusić Flio, aby się ich słuchał. W Zamku Demonów Ulimnes ostrzega Mrocznego, że chodzenie samemu do domu Flio jest niebezpieczne. Niebezpieczeństwo? Pyta się Mroczny. I zwraca uwagę na to, że Flio ma więcej zrozumienia niż pewien król, który nawet nie chce nikogo wysłuchać. Jeśli jest szansa, że może go do nich przekonać, to czemu miałby tego nie robić? Ulimnes zgadza się z nim, ale zwraca uwagę na to, że każdy czeka na jego rozkazy. Gozal oznajmia, że jeszcze myśli nad najlepszym czasem, aby wykonać ruch i wychodzi. Ulimnes jest przejęta, ponieważ niektóre demony zaczęły źle mówić o Mrocznym, przez to, że tak ciągle odwiedza Flio i się zastanawia, czy aby na pewno tylko dla niego tam chodzi? Wracając do Flio, Rhys się zastanawia, co jej mąż teraz robi i Flio wyjaśnia, że myślał nad sprzedażą sprzętu wykonanego ze smoczych łusek. Obecnie pracuje teraz nad prototypem i zajmie to trochę czasu, zanim będzie nadawało się do sprzedaży. Flio bardzo chciałby, aby ten biznes odniósł sukces, żeby mogli się utrzymywać dzięki niemu. Rhys pyta się Flio, czy aby na pewno była to dobra opcja odrzucać pracę od króla? Pracując u niego, mógłby zarabiać o wiele więcej pieniędzy i na dodatek mógłby wykorzystać jego wszystkie umiejętności w pełni. Zaczyna się zastanawiać, czy to przez nią Flio nie chce walczyć z Mroczną Armią, odkąd jest taki miły? Flio ją zapewnia, że nie jest aż taki miły, jak sobie ona wyobraża. Teraz jak posiada tak ogromną moc, wolałby z nikim nie walczyć, jakby mógł. Rhys zwraca mu uwagę, że to ludzie przecież nazywają byciem miłym i właśnie to też podziwia w nim. Nagle Flio zostaje powiadomiony, że ktoś do nich przyjechał. Jest to bohater blondyn i samą swoją obecnością denerwuje Saiba. Rhys pyta się Flio, czy ma go skopać, a on ją uspokaja. Blondyn daje Flio dwa wybory. Aby stał się jego podwładnym i pomógł mu pokonać Mrocznego. Albo będzie uznany donosicielem Mrocznej Armii, przez co będzie musiał go tutaj zabić. Blondyn jest w podziwie, w jaki sposób to powiedział. I stwierdza, że to na pewno trafia do top trójki najlepszych scen kulminacyjnych w jego życiu. Flio się nie odzywa i Blondyn zakłada, że został przytłoczony przez jego aurę. W końcu niedługo zostanie legendą tego świata. Wszystko, co musi teraz zrobić, to pokonać Mrocznego z Flio jako jego podwładnym. Flio go przeprasza, widząc, ile ludzi ze sobą wziął tutaj. I oznajmia, że nie ma zamiaru stać po żadnej stronie. Blondyn pyta się go, czy chce umrzeć, skoro jest zdrajcą królestwa, a dziewczyny mu zwracają uwagę, że to jest tyrania. Nawet nie chce wysłać Flio. Bohater zaczyna im grozić, że może je zaaresztować za współudział. I oznajmia, że przymknie na to oko, jeśli pomogą mu przekonać go. Flio zaczyna być poważny i stwierdza, że nie ma innej opcji. Odkąd nie chce wybrać żadnej strony ani walczyć, tym bardziej sprawiać kłopotą grupce Balirosy, będzie musiał się stąd przenieść. Bohater zostaje zszokowany i Rhys wspiera w tym Flio. Dziewczyny proszą Flio, aby też mogły pójść z nim. Odkąd były dziećmi, uczono je, że demony były ich przeciwnikami. Odkąd zamieszkały z nim, zaczęły wątpić w to.
Balirosa podkreśla, że byłoby jej wstyd podążać za kimś, kto grozi niewinnym obywatelom. Wszystkie dziewczyny czują się w taki sam sposób i blondyn zaczyna im grozić, że co oni myślą, że mogą sobie stąd tak uciec, jak są oblężeni? Bohater próbuje pokazać Flio, gdzie jest jego miejsce i jest zszokowany, kiedy on używa zaklęcia teleportacji. Wszyscy są całkowicie zszokowani, ponieważ nie mogą uwierzyć w to, że Flio jest w stanie używać teleportacji na tak ogromną skalę, bo zabrali ze sobą dom oraz pola. Nagle żołnierze zauważają, że przybył ten tajemniczy demon, który odwiedzał Flio i bohater rozkazuje im go schwytać. Gozal, widząc co tu się stało, zaczyna się wściekać i obwinia ludzi za to. Deklaruje, że musi im dać nauczkę i będąc w furii, rozkazuje wszystkim jego demonom, aby się zebrali i przeprowadzili zmasowany atak na Królestwo Clyroad. Ulimines jest tym podekscytowana, bo właśnie na coś takiego czekała i rozkazuje wszystkim demonom, aby się zmobilizowali. Ludzcy żołnierze zaczynają widzieć, jak ciemność nadchodzi i blondyn daje stąd nogę. Gdzieś indziej dziewczyny są pod wrażeniem, że wszystko zostało tak jak było. I Flio wyjaśnia, że teraz znajdują się na zachód od stolicy w pobliżu miasta o nazwie Hutau. Są dosyć daleko od stolicy, ale dziewczyny się cieszą, bo przynajmniej ani bohater, ani mroczny ich tutaj nie znajdzie. Belaro się najbardziej ulżyło, bo nareszcie będzie miała spokój od mrocznego. Flio przeprasza Riz za to, że musiał ją wciągnąć to, ale ona zwraca mu uwagę, że to nie jego wina. Jej to nie przeszkadza, bo jest szczęśliwa będąc przy nim. Riz mówi, że trzeba uczcić ich przeprowadzkę i wszyscy lecą do domu. Demony coraz bardziej zaczynają się przebijać przez sieć obronną i nie wiadomo, jak długo utrzyma się magiczna bariera na północnej twierdzy. Król słysząc to, wścieka się, myśląc, co teraz robi ich bohater. Blondyn ponownie zamknął się w południowej twierdzy i król rozkazuje, aby go tutaj przyzwano. Jest mu powiedziane, że trzeba natychmiastowo zebrać wszystkich magów w królestwie i przygotować się do rzucenia zaklęcia oczyszczenia. Król nie chciałby się do tego posuwać, ale mają coraz mniej czasu i nie mogą polegać na bohaterze. Gdzieś indziej Mroczny każe się wycofać i Ulimines jest tym zaskoczona. Teraz byłby idealny czas, aby wykorzystać ich przewagę. Ale Mroczny przewiduje, że ludzie niedługo użyją zaklęcia oczyszczenia, więc nie może pozwolić na to, aby jego wojska weszły w kontakt z nim. Chwilę później w zamku magowie wraz z królem wymawiają modlitwę i rzucają ogromne zaklęcie oczyszczenia. Tymczasem Flio wraca do domu i od razu na wyjściu zostaje ciepło powitany przez Riz, która się go pyta, czy by chciał obiad, kąpiel, czy może... Flio preferowałby obiad. Flio wcześniej w pobliskim mieście rozglądał się po sklepach i chciał sprawdzić, za ile zazwyczaj opancerzenie się sprzedaje. Blossom, żeby pomóc domu, myślała, czy by nie sprzedawać ich warzyw w mieście. A Bileri nad tym, czy by nie hodować koni, żeby wypożyczyć je do na przykład ciągnięcia wozów. Powinny mieć z tych pomysłów całkiem niezły przychód i by już się tutaj nie utrzymywały za darmo. Belano i Balirosa są tym przygnębione, bo nie posiadają żadnych talentów i ich dochód wynosi zero. Riz oznajmia im, że zajmowanie się nimi nie jest dla niej kłopotem, bo w końcu dbanie o watahę wilków jest robotą żony lidera watahy. Flio im mówi, żeby aż się tym tak nie przejmowały. Niech skupią się na sobie i mogą pomagać w pracy domowej. Wracając do zamku, Mroczna Armia wycofała się po rzuconym zaklęciu oczyszczenia. Zaklęcie będzie trwać przez około 3 miesiące, więc do tego czasu Mroczna Armia nie będzie w stanie się zbliżyć do oczyszczonej ziemi. Jednak problemem jest to, że wielu ich magów znajduje się obecnie w stanie śpiączki po wyczerpaniu swojej magii. Jednym z nich jest król, więc księżniczka według prawa królestwa Clyroad przejmie rządy, dopóki się nie obudzi. Pierwsze co robi, to odbiera status blondynowi. Istnienie narodu wisi na włosku, a on zamiast im pomóc postanowił się zamknąć, więc jest to słuszne, aby odebrać mu jego status bohatera królestwa Clyroad. Nie mają wystarczająco magów, aby przyzwać kolejnego bohatera, więc księżniczka postanawia się skonsultować z wyrocznią, co ma zrobić dalej. Wieści dochodzą do bohatera i on nie przyjmuje ich za dobrze. Oznajmia, że to on jest przecież wybrańcem i taka bezczelność nie będzie tolerowana. Rycerz nie chcąc go już słuchać, rzuca mu jego rzeczy, a blondyn wydziera się, że jak Mroczny ich najedzie, będą błagać go o pomoc. Wieczorem Riz jeszcze nie zasnęła i Flio mówi jej, że zauważył, jak wkładała sporo wysiłku, odkąd się tutaj przeprowadzili. Riz mu odpowiada, że dla niego zrobi wszystko. Flio jeszcze nie miał okazji jej tego powiedzieć i mówi, że jest jej bardzo wdzięczny. Kontynuował dalej, że wie, jak nie jest łatwo dostosować się do życia z samymi ludźmi, ale Riz go już nie słuchała, bo zasnęła. Flio zaczyna sobie przypominać o tym, jak został przyzwany do tego świata. Na początku był samemu, a teraz całkiem sobie radzi. Posiada pracę oraz własny dom. Gdyby ciągle był samemu, prawdopodobnie nigdy nie poczułby się tak spokojnie jak teraz. Następnego dnia dziewczyny zachęcają Flio oraz Riz, aby poszli na randkę, a one zajmą się domem. Flio jest tym pomysłem lekko zawstydzony, ale Belano zwraca uwagę, że są przecież małżeństwem. Na randkę Flio oraz Riz poszli do miasta i porobili różne rzeczy. Po wyjściu z restauracji zaczynają udawać się na rynek. Riz mówi do Flio, że chciałaby w pełni nacieszyć się czasem spędzonym sam na sam z nim. I Flio proponuje jej, że kupi jej co będzie chciała, jako podziękowanie za wszystko to, co robi. Riz jest tym podekscytowana, bo wcześniej nigdy nie dostała żadnego prezentu i zaczyna się rozglądać za czymś. Flio wybiera dla niej broszkę i mówi, że wygląda pięknie.
Jednak się zawstydza i mówi, chodzi mi, że wygląda pięknie na tobie. Wieczorem dziewczyny zastanawiają się, co się stało Reese, bo odkąd wróciła, cały czas się tak dziwnie zachowuje. Stwierdzają, że to musi być oznaka, że podobała się jej randka i są przez to zazdrosne. Później tej nocy Reese drapała się do łóżka Flio. Zawstydzony Flio stwierdza, że musi być zmęczona po dzisiejszym dniu i pozwala jej zostać, ale jest przekonany, że dzisiaj nie zaśnie. Następnego dnia blondyn włamał się do skarbca zamku i jest wściekły na księżniczkę za to, że zabrała mu jego status. Suyan nadal go nazywa bohaterem, odkąd nie zamierza się podać na tym tytule i oznajmia, że będzie mu ciągle służyć. Blondyn nie chce żyć jako plebs, więc szuka czegoś, co pomoże mu pokonać mrocznego. Zaczyna być zazdrosny i nie rozumie, jakim cudem ktoś taki jak Flio posiada więcej magii niż on. Gdyby to on miał więcej mocy, nagle słyszy jakiś głos, który mu mówi, że jeśli pragnie mocy, niech ją uwolni. Głos prowadzi go do sekretnego pomieszczenia i oznajmia, że jeśli wyciągnie ten miecz, spełni jego życzenie. Suya jest lekko przerażona, bo nie wie, z kim blondyn rozmawia i nie słyszy żadnego innego głosu. Głos mówi do blondyna, czy on się boi wyciągnąć ten miecz, a on tym urażony wyciąga go. Nagle wydostaje się ogromna moc i pojawia się Jean. Ma na imię Hia i pyta się blondyna, czy to on złamał pieczęć. Blondyn zapewnia ją, że tak, to on jest tym bohaterem, który ją uwolnił. W takim razie Hia oferuje, że spełni mu 3 życzenia. I blondyn zaczyna się złowieszczo uśmiechać. Gdzieś indziej w zamku, wyrocznia jest tym zaskoczona, że księżniczka chce polegać na niej. I stwierdza, że sytuacja musi być naprawdę kiepska. Księżniczka wyjaśnia, że obecnie jedyną rzeczą, która chroni królestwo, jest zaklęcie oczyszczenia. I chciałaby się dowiedzieć, jaki jest najlepszy ruch, zanim przestanie działać. Nagle ich konwersacja zostaje przerwana, kiedy jakieś obroże pojawiają się na szyi wszystkich. Księżniczka wie, co to oznacza i wysyła żołnierzy do skarbca, żeby schwytać włamywacza. Większość dalej panikuje z tego powodu i wyrocznie tłumaczy, że są to obroże ofiarne. Istnieje pewien dżin, który gdy spełnia życzenia, umieszcza je na swoich ofiarach, aby w zamian usunąć im głowy. Wszyscy są w szoku i nie mogą pojąć, kto by mógł na coś takiego się zgodzić. Księżniczka zaczyna opowiadać, że dawno temu król Clyroth poprosił dżina, aby pomógł mu pokonać mrocznego. Ponoć połowa wszystkich żywych istot na kontynencie została poświęcona w zamian za to życzenie. Wszyscy magowie w królestwie złączyli swoje moce, aby zapieczętować tego dżina. Księżniczka tłumaczy, że to nie jest takie łatwe złamać tę pieczęć, ale ktoś musiał teraz to zrobić i poprosić dżina o życzenie. Wszyscy są przerażeni tym, że niedługo jej głowy zostaną ścięte i księżniczka myśli o tym, że mają tylko czas do momentu, dopóki dżin nie spełni życzenia. Księżniczka pyta się wyrocznie, jak teraz powinna postąpić, aby wyciągnąć wszystkich z niebezpieczeństwa. Wyrocznia robi swoje i ujawnia, że muszą znaleźć prawdziwego bohatera, który już tutaj został przyzwany. Każdy zdaje sobie sprawę, że to musi być ten podróżnik, którego król próbował przeciągnąć na ich stronę. Wyrocznia wyjawia, że jego miejsce pobytu znajduje się na zachodzie i reszta chce wysłać żołnierzy z różnych kierunków, aby go szukali. Jednak księżniczka nie może pozwolić na to, żeby siły chroniące ich ziemię zostały podzielone i postanawia, że to ona go znajdzie. Gdzieś indziej jakiś właściciel sklepu jest zaskoczony i wpatrując się w tarczę, pyta się Flio, czy to naprawdę jest zrobione z smoczych łusek? Przypomniało mu się, jak usłyszał plotkę, że do miejskiego rzeźnika przywieziono ogromną ilość smoczego mięsa i się zastanawia, czy to też jego sprawka? Flio nie wyjawia prawdy, w jaki sposób ogarnął sobie te rzeczy i wyjaśnia, że nabył za pośrednictwem ściśle tajnego źródła. Właściciel zgadza się odkupić te tarcze od Flio, za ile sobie tylko zażyczy. I w zamian prosi, żeby przyniósł mu więcej towarów z tego ściśle tajnego źródła. Flio się z nim dogadał i pyta się o dobrego hurtownika, któremu mógłby sprzedawać towary wykonane z magicznych bestii. Właściciel chciałby to wszystko dla siebie, ale z chęcią przedstawi go po paru dobrych osobach. Balirosa jest pod wrażeniem Flio. Nie tylko udało mu się teraz sprzedać smoczą tarczę, to jeszcze udało mu się ogarnąć drogę handlową, żeby sprzedawać ich więcej. Reese wyjaśnia, że Flio był wcześniej kupcem i na pewno zanim tu przybył, wiele osiągnął. Balirosa mówi jej, że naprawdę zazdrości jej takiego faceta. Ale Reese się to nie podoba. Balirosa próbuje się tłumaczyć, że tylko chodziło jej, że chciałaby takiego faceta jak on. Ale Reese zwraca jej uwagę, że przecież już takiego masz. Balirosa zostaje przygnębiona, gdy Reese jej mówi, że jest to Gozal, który jest tobą oczarowany. Flio wychodzi ze sklepu i dziękuje Balirosie za to, że pokazała mu naprawdę dobry sklep. Reese zauważyła, że Flio dobrze się bawił negocjując z kupcem, ale pomimo, że to piękne patrzeć, jak mu dobrze idzie, trochę ją to smuci, bo będą teraz mieli mniej czasu, żeby spędzać go razem. Reese prosi Flio, że chciałaby tak jak teraz od czasu do czasu gdzieś z nim razem pójść. Flio mówi jej, że jasne. I nagle pojawia się mu ostrzeżenie, że nadchodzi Jean. Hia pojawia się przed nimi i się przedstawia, pytając, czy to Flio. Flio się zastanawia, czy ma jakąś sprawę do niego. Hia przypomina sobie, jak blondyn poprosił ją, aby zakończyć życie Flio za to, że go upokorzył. I nie tracąc ani sekundy, zaczyna je spełniać. System Flio aktywuje automatyczną magię ochronną, ale Reese zbiera na siebie jej atak, żeby go ochronić. Flio jest w szoku i Reese prosi go, aby uciekał. Hia nie trafiła Flio, więc zaczyna ich bombardować zaklęciami. Hia zauważa, że Flio jest w stanie zablokować jej wszystkie zwyczajne zaklęcia ofensywne i postanawia zrobić coś innego. Flio próbuje uleczyć Reese, jednak jego zaklęcia
zaklęcie zostaje zanulowane. Obrażenia, które Riz odniosła, przekraczają zdolność tego zaklęcia do uleczenia. System mu oznajmia, że nie ma więcej zaklęć, które mogłyby je zastąpić. I widząc, jak życie ulatnia się z Riz, Flio się wścieka. Hia używa zaklęcia źródła światła, aby zadać potężne obrażenia, ale zaczyna powoli wchodzić to na jej nerwy, że znowu nic im się nie stało. System Flio powiadamia go, że właśnie zyskał magię źródła światła oraz ciemności. Balirosa jest przerażona, bo nigdy wcześniej nie widziała takiego Flio. On cały przepełniony złością przyrzeka na wszystko, że się zemści za to. Flio bardzo chciał ochronić Riz, osobę, która uwierzyła w niego i pozostała u jego boku po tym, jak został samemu w tym świecie. Kiedy Flio zaproponował Riz prowizoryczne małżeństwo, aby uniknąć relacji pan niewolnik, była o wiele bardziej szczęśliwa, niż sobie myślał i z radości to zaakceptowała. Z jego powodu, jak oczyścił Las de la Fesa, zabijając przy tym jej brata, została samemu. Jednak pomimo to, w dalszym ciągu nadal go kochała. Flio przez to poczuł, że jego rolą, którą zdobył w tym nieznajomym świecie, było jej chronienie. Niestety, nie udało mu się jej wypełnić i ponownie przyrzeka, że Hia za to, co zrobiła, zapłaci. Hia nie dowierza po tym, jak Flio używa magii cofania czasu, odwracając to, co się stało Riz. I się zastanawia, jakim cudem zwyczajny człowiek może używać takiej magii. Gdy miała już się go pytać, kim on jest, dostała prosto w twarz od Flio. Hia się wścieka i pyta się Flio, jak śmiał coś takiego zrobić temu, kto opanował całą magię tego świata. Flio to nie obchodzi, co ona tam gada i depcząc ją, mówi jej, żeby się zamknęła. Hia próbuje się obronić mroczną magią i zostaje zszokowana, jak Flio niweluje te zaklęcie. Zaczyna go analizować i jest przerażona, widząc, że wszystkie jego statystyki posiadają znak nieskończoności. Flio przybija ją do ściany i bezlitośnie bije. Hia zdaje sobie sprawę, że defensywna magia w niczym jej nie pomoże, przeciwko komuś takiemu jak on. Riz się budzi i zastanawia się, co się właśnie stało, bo nie widzi żadnej rany na sobie. Balirosa wyjaśnia, że musiała to być magia Flio i Riz jest zdumiona, widząc, jak bije Hiję. Nagle staje się podekscytowana, bo jej kochany jest taki bezlitosny dla jej dobra. I na dodatek fizyczne ataki nie powinny działać na Jinie, który może użyć każdego typu magii. Jednak nagle przypomina sobie, jak Flio jej mówił, że nie lubi się bić i nie chciałby skrzywdzić nikogo, kto się już poddał. Riz się otrząsa i jest przerażona, widząc, jak jej miły kochany zamienił się w okrutną osobę z jej powodu. Flio zaczyna dusić Hiję i pomimo, że Hia prosi go, aby ją oszczędził, Flio nie przestaje, bo zabiła Riz. Nagle Riz go chwyta i przemawia do niego, aby zaprzestał temu. Furia, jaka go teraz wypełnia, dowodzi, jaką jest szczęściarą, ale Riz mu przypomina, że pozwolił jej żyć, bo nie chciał zabić kogoś, kto się poddał. Widząc, jak teraz traci jego życzliwość z jej powodu, którą podziwiała, smuci ją to. Słowa Riz uspokajają Flio i zwraca uwagę na to, jak Riz jest ciepła. Flio dziękuje Bogu, że z Riz jest wszystko w porządku i się przytulają. Nieopodal ich, magowie wokół księżniczki są wyczerpani po tym, jak użyli zaklęcia teleportacji. Księżniczka ich przeprasza, że musieli już używać magii, odkąd większość magów jeszcze w pełni się nie zregenerowała. Mag przeprasza ją za to, że nie był w stanie przenieść ją bliżej do obranego miasta, ale księżniczka rozkazuje żołnierzom, aby dopilnowali, że magowie odpoczną. Księżniczka zaczyna mówić, jeśli znajdą prawdziwego bohatera, nagle wszyscy stają szokowani, gdy obroże ofiarne znikają z ich szyi. Nikt nie ma pojęcia, co to oznacza. I księżniczka zastanawia się, czy Jin nie spełnił życzenia? Tymczasem w zamku, żołnierze stojąc przed skarbcem, każą wyjść intruzom. I przerażona Cuja pyta się blondyna, co powinni teraz zrobić, bo jeśli ich złapią, na pewno zostaną straceni. Wkurzony blondyn zastanawia się, czy ten Jin skłamał mu o spełnianiu życzeń, ale nagle jakiś głos zaczyna przemawiać. Głos mówiąc o Cui, że jest to perfekcyjna ofiara, bierze kontrolę nad jej ciałem i będąc pod wrażeniem, że to pierwsze ciało od setek lat, zmienia ubranie. Blondyn nie czai, co tu się dzieje i myśli, że Cuja potrafi używać magii. Głos mu dziękuje za to, że uwolnił tego uciążliwego Jina i powala blondyna na kolana. Przedstawia się jako Damalenas, wielki magus północy i oznajmia, że podaruje mu moc, o którą prosił. Blondyn został przemieniony w potwora i Damalenas, śmiejąc się, stwierdza, że tak lepiej wygląda w porównaniu do tej głupkowatej twarzyczki, co miał. Damalenas, siedząc na nim, mówi, żeby sprowadzić boski osąd na głupich szlachciców i zaczynają wychodzić do góry zamku. Nagle zauważa, że przed chwilą zostało użyte zaklęcie teleportacji. I oznajmy, że nie pozwoli uciec tym szlachciurom, którzy ją zapieczętowali. Dodaje, że obejmie to wszystkich ich potomków i następców. Wracając do Flio, Hia została uleczona i budząc się, prosi Flio, aby jej wybaczył. Zauważa, że została wyleczona i Flio jej mówi, że zrobił to wyłącznie dlatego, bo Riz wyszła z tego cała. Balirosa zastanawia się, co powinni zrobić z tym Jinem. Rycerze sobie z nią nie poradzą, a tym bardziej tutejsi strażnicy tego miasta. Flio myśli nad ponownym zapieczętowaniem jej w skarbcu zamka i Hia pyta się go, skąd o tym wie. Flio tłumaczy, że teraz ma dostęp do większej ilości zaklęć. Chciał się dowiedzieć, dlaczego zostali zaatakowani i użył jednej z nich, aby zajrzeć do jej głowy. Hia jest zdumiona, bo to jest projekcja pamięci. Magia, którą tylko ona mogła używać do teraz. Hia jest Jinem, który spełnia życzenia za ogromną cenę. I Flio myśli nad tym, że jeśli ponownie zapieczętują ją w zamku, to samo może się powtórzyć. Balirosa zastanawia się, co mogą z nią zrobić. I Riz oświadcza, że to proste. Podbiega do Hii i mówi jej, że od dzisiaj będzie sługą jej męża. Riz przerywa Flio, bo wie o tym, że on nie chce niewolników. I wyjaśnia mu, że odkąd nie mogą polegać na królestwie,
królestwie, żeby ją pilnowali, trzymanie jej blisko siebie jest najlepszym pomysłem. Nie wspominając już o tym, jakby to wyglądało i korzyści posiadania dżina w ikwatarze. Flio przyznaje, że umiejętności perswazji Rhys się poprawiły i dodaje, że chyba twoje myśli wychodzą na zewnątrz. Rhys jest zastydzona i Flio pyta się jej, czy jest to wszystko w porządku dla niej, bo w końcu Hia jest dżinem, który ją skrzywdził. Balirosa i Flio zaczynają się martwić o Rhys, jak zaczęła nagle się wydzierać. Rhys wykrzykuje, że jest to bardzo frustrujące, ale dumnie się tłumaczy, że to wszystko stało się przez jej własny brak siły. Flio stwierdza, że jeśli tak się czuje wobec niej, nie powinien żywić urazy na zawsze. Podaje rękę do Hii i deklaruje, że jak nigdy więcej nie zabierze nikomu życia, zapomni o tym, co zrobiła. Hia jest szokowana, bo zawsze wierzyła, że ludzie to takie kreatury, które są gotowe poświęcić innych, aby się zemścić lub wypełnić swoją obsesję. Hia podaje mu rękę i będąc nim zaintrygowana, zwraca się do Flio jako transcendentny, który uczynił każdą moc w egzystencji swoją. Chcąc zobaczyć, czego pragnie oraz co osiągnie, przyrzeka mu, że jej ciało i wszystkie moce, które posiada, należą do niego. Flio trochę śmieje z tego i przeprasza, że posunął się tak daleko wcześniej. Hia to wspomina i się zastanawia, dlaczego samo to przypomnienie tego spojrzenia w jego oczach przyprawia ją o dreszczyk emocji. Rhys się wścieka, bo widzi, że Hia ma jakieś dziwaczne myśli. Flio, spoglądając na miasto, myśli o tym, że będą musieli to wszystko naprawić i wpada na pomysł, że może magia manipulacji czasu, której użył do leczenia Rhys, zadziała. Nagle Hia prosi go, aby nie używał już nigdy więcej tej magii. Jest to trochę skomplikowane wytłumaczyć dlaczego, ale ta magia kontroluje czas tylko dla osób w wybranym zasięgu. Rozbieżności, które występują między osobami w zasięgu, a osobami spoza niego, mogą łatwo doprowadzić do nieprzewidzialnych wypadków. Hia kontynuuje dalej, że tak długo jak to tylko ona tego używa, jest w stanie zwędzić zasięg tylko do jednej osoby. I dodaje, że to nie jest rodzaj magii, której ludzie powinni używać. Flio się zastanawia więc, dlaczego on mógł tego użyć. I Hia mu odpowiada, że jako nadrzędna istota, jego status pokazuje, że jego umiejętności są nieskończone. Wszyscy są w szoku i Flio zdaje sobie sprawę, co ten symbol przy jego statystykach oznaczał. Hia tłumaczy, że z nieskończonymi umiejętnościami Flio jest w stanie używać magii zwanej Epifanii, z której mogą korzystać tylko ci, którzy zasłużyli na tytuł transcendencji. Czyli to oznacza, że gdy jakikolwiek rodzaj magii zostanie użyty na nim, zyska to zaklęcie i wszystkie zaklęcia związane z nim dla siebie. Flio zwraca uwagę, że kiedy magia Hii uderzyła w niego, zyskał umiejętność używania magii, której tylko dżiny mogą używać. Hia mu ponownie przypomina, że magia manipulacji czasu często prowadzi do wypadków i pokornie prosi, aby jej nie używał. Flio zgadza się już więcej jej nie użyć i postanawia, że użyje magii naprawy, żeby zająć się szkodami, które wyrządzili w mieście. Jakiś czas później Hia przedstawia się dziewczyną i oznajmia, że od dzisiaj zamieszka w tym niniejszym miejscu, jako sługa najwyższej istoty Flio. Dziewczyny są przerażone, bo pierwszy był mroczny, a teraz dżin. Flio wyjaśnia, że Hia nie miała dokąd pójść, więc przygarnął ją tutaj. Przerażona Blossom zwraca uwagę, że gada o niej, jakby była bezpańskim kotem. Balirosa właśnie przygotowała dla niej pokój, a Bileri pyta się jej, czy jest to naprawdę w porządku żyć pod tym samym dachem co Jean. Balirosa jej wyjaśnia, że tak długo jak Flio jest tutaj, wszystko powinno być dobrze i zabiera Hię do jej nowego pokoju. Wieczorem Flio przypomina sobie, jak dzisiaj stracił kontrolę i Balirosa, wpadając na niego, pyta się, czy wszystko w porządku. Flio ją przeprasza za dzisiaj i wie, że to musiało ją przerazić. Hia mu powiedziała, że posiada niesamowitą moc, ale Flio nie ma pojęcia, jak jej użyć. Balirosa nie posiada takich umiejętności jak on, ale sama też nie ma pojęcia. Ci, o których myślała, że są przyjacielami, odwrócili się, a ci, o których myślała, że są przeciwnikami, nie byli nimi. Zastanawia się, dlaczego próbuje stać się silniejsza i na kogo teraz ma podnieść swój miecz. Gdyby nie spotkała Rhys oraz Flio, pewnie by nie myślała o takich rzeczach, ale jest im wdzięczna, bo uświadomili jej, że rzeczy, które były dla niej oczywiste, okazały się jednak nie takie oczywiste. Jakiś czas później Flio widzi, że Rhys siedzi coś na głowie i waha się coś powiedzieć. Nagle powala go na łóżko i pyta się Flio, czy zamierza powrócić do świata, z którego przybył. Teraz posiada magię, którą dżiny mogą tylko używać i się zastanawia, czy dzięki niej nie jest w stanie tego zrobić. Rhys prosi Flio, aby wziął ją ze sobą, nieważne gdzie pójdzie, bo nie chce, żeby jej zostawił. Flio zapewnia Rhys, że nie będzie wracał. Świat, z którego pochodzi, jest okrutnym miejscem dla niej, żeby tam żyła. Nie ma zamiaru zostawiać jej samej i żeby on tam ponownie żył. Nagle Rhys zostaje zszokowana, gdy Flio pyta się jej, czy by nie chciała zostać jego żoną naprawdę? Gdy dzisiaj Flio myślał, że ją straci, drżał się cały ze strachu i to dlatego nie mógł się kontrolować. Flio wie, że tak naprawdę tylko udawali małżeństwo, ale teraz nie jest już w stanie sobie wyobrazić życia bez niej. Rhys zaczyna bić serce i odpowiada mu, że dla niej to nie było udawanie, była jego żoną od samego początku. Wszystko, co kiedykolwiek wiedziała, to walczenie i prowadzenie watahy. A po tym, jak spotkała Flio, odkryła, że może czuć tak wiele różnych emocji. Dzielą się ze
ze sobą pocałunkiem i Rhys przypomina sobie, jak Flio jej opowiadał, że został wygnany z zamku. Mówi mu, że nie musi już więcej ukrywać swojego prawdziwego wyglądu. Ale Flio odpowiada jej, że jest tym, kim jest teraz. Tak długo jak ona go zna, jego stare ja może po prostu zostać w przeszłości. Nagle zauważają, że Hia jest z nimi w pokoju i zawstydzona Rhys pyta się jej, jak długo tutaj była. Oboje dostają szoku, słysząc, że była tu z nimi od momentu, kiedy usiedli na łóżku. Hia tłumaczy, że to jest jej obowiązek bycia świadkiem wszystkiego, co jej najwyższa istota robi. Zawstydzony Flio mówi jej, że naruszanie prywatności jest zakazane. Ale Hia stwierdza, że co tu jest do ukrywania. I mówi im, aby się nie wstydzili. Rhys się wścieka i Flio musi ją powstrzymywać. Balirosa musi zakrywać uszy Belano i reszta dziewczyn, a nawet Saip słyszą cały ten chaos, który wydobywa się z pokoju Flio oraz Rhys. Hia wymyśla rozwiązanie na ich problem. I mówi, że stanie się niewidzialna, więc nie będzie już im przeszkadzała. Flio oraz Rhys krzyczą jej, że nie. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie dać lajka oraz suba. Of course, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Miłego dnia i widzimy się następnym razem. See ya!